Seal i Heidi Klum, kiedy byli jeszcze razem, razem zaśpiewali piosenkę. Powiedz, dlaczego w takim razie nie było piosenki twojej z Dodą? Nie, bo ja nigdy nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie będę śpiewał, bo ja nie mam głosu, więc nikogo nie będę męczył swoim oczywiście głosem. Ja gram na gitarze i to mi wystarcza, to jest moja, że tak powiem, faza i spełnienie moich jakichś tam młodzieńczych marzeń i to jest dla mnie najważniejsze, tak? I na pewno oczywiście w refrenie gdzieś tam sobie w tle coś tam sobie zanucę. Tak, tym bardziej, że te piosenki naprawdę mamy fajne i to naprawdę jest fajny pomysł. Na pewno niektórzy nie będą dowierzali w to, ale no mówię, Piotrek i Sebastian, to jest wizytówka polskiego rock'n'rolla dla mnie. To chłopaki grają w kapelach naprawdę topowych i dają radę, tak? A przede wszystkim my mamy taki swój fajny przelot, bardzo szybko się dogadaliśmy. Gdzieś tam wyszedł temat nagle i powiedzieliśmy, dobra, robimy to, bo warto, bo nie mamy nic do stracenia, bo tak naprawdę samo, jak to się mówi, esencja tych słów rock'n'roll, to jest coś nie na siłę dla mnie, luz, prawda, energia, power i my to mamy. Niedawno pojawiły się w prasie i w internecie zdjęcia twoje z Dodą podczas wesela waszego znajomego wspólnego i jestem ciekawa, co takiego się stało, że nie wiem, czy to topór wojenny był, ale jeżeli tak, to że został zakopany, bo tak przynajmniej to wyglądało. Wiesz co, no to, że był, nie jest tajemnicą, tak, no bo kiedyś wystarczyło otworzyć, nie wiem, gazetę, czy posłuchać tego, co gdzieś tam płynęło z mediów i to nie było, że tak powiem, fajne, albo inaczej, to nie byłoby coś, co powinno być między ludźmi, którzy ze sobą byli. Dzisiaj rzeczywiście nasze relacje są bardzo pozytywne, zapomnieliśmy o tym. Myślę, że tak jak powiedziałeś, czas goli rany. To jest raz. Myślę, że też dojrzałość, jesteśmy się starsi, pewne rzeczy potrafimy już z perspektywy czasu. Jak te emocje mijają, można szybciej wybaczyć więcej i myśląc o tym, co kiedyś było, bardziej wracamy do tych miłych chwil niż do tych złych. W związku z czym rzeczywiście, że tak powiem, odpuściliśmy sobie już jakieś tam, wiesz, urazy, pretensje i cieszę się z tego, bo myślę, że z Rotą byliśmy 6 lat i to jest bardzo długi okres czasu, więc myślę, że przyzwoitość nakazuje, że niezależnie co było, jak było, fajnie, cieszę się, że dzisiaj jest normalnie, jesteśmy kumplami, co nie znaczy, że oczywiście mielibyśmy do siebie wrócić, bo nie, bo Dorota ma swoje życie, ja mam swoje życie, ale fajnie, że z sobą rozmawiamy i jest naprawdę normalnie.